Jeśli jest ktoś, kto ma trudności z zaakceptowaniem Boga Matki, powiedziałbym mu, aby zaczął rozumieć Boga Matkę, patrząc na otaczające go stworzenie. Wszystko, co zostało stworzone na tej ziemi, zostało stworzone z woli Boga. A to stworzenie samo jest nauczycielem, który daje nam znać, kim jest Bóg. I jedną z rzeczy, które Bóg pokazał nam w stworzeniu, jest to, że Bóg stworzył matki, aby dawały życie swoim dzieciom. Życie pochodzi od matki. Takie jest niezmienne prawo natury Boga, które On sam zaprojektował. Powodem tego jest to, że Bóg chciał nam pokazać, że istnieje nie tylko Ojciec, ale także Matka, która daje nam życie wieczne. Jest to więc pewny dowód na to, że Bóg, który stworzył ten porządek, ma również żeński obraz i że ona jest naszą niebiańską matką. Zawsze byliśmy wychowywani w wierze, że jest tylko jeden Bóg, Bóg Ojciec. I zawsze uważaliśmy to za fakt, nigdy tego nie kwestionowaliśmy. Ale kiedy patrzymy na stworzenie, są ojcowie i matki. I Bóg to stworzył, aby pokazać nam, że mamy niebiańską matkę. Myślę, że musimy również pamiętać, że my, ludzie, nie wiemy wszystkiego. I dlatego Bóg dał nam Biblię. Bóg dał nam znać, że Słowo Boga jest standardem tego, co jest prawdą, a co nie. Ponieważ Biblia świadczy o Bogu Matce, powinniśmy uważać to za prawdę. I myślę, że jeśli uważamy Słowo Boga za najważniejszą rzecz, to możemy łatwo uwierzyć i zrozumieć, że niebiańska Matka istnieje i daje nam życie wieczne.